Na pewno kojarzycie firmę MSI. W końcu mają w swojej ofercie karty graficzne, płyty główne, akcesoria dla graczy czy w końcu laptopy. Ale czy czegoś tutaj brakuje? Przecież wydajne podzespoły to jeszcze nic, bo przydałby się także szybki internet, szczególnie do gier online. Dlatego w dzisiejszym odcinku zajmiemy się nowościami sieciowymi od MSI. A skoro o nich mowa, to mogę wam powiedzieć, że będzie szybko, designersko, no i oczywiście będzie wisienka na routerze, czyli podświetlanie RGB. Jeżeli jesteście zainteresowani, to ja jestem Alo i zapraszam was serdecznie na najnowszy odcinek na kanale Technostrefa. Oglądajcie! Router Radi-X AXE6600 oraz kartę sieciową AX1800 otrzymaliśmy od firmy MSI, która jest również partnerem tego odcinka. Jeżeli myślicie, że premiera tego typu urządzeń to nuda, to tutaj was trochę zdziwię. Działo się bardzo sporo. No ale dobrze, sprzęty zostały zaprezentowane w dość niecodzienny sposób. Czekałem, no i w końcu mam go przed sobą. Już samo opakowanie jasno daje do zrozumienia, że jest to sprzęt kierowany dla graczy. Estetyka, podświetlenie, no ale powiem wam, wystarczy, bo myślę, że nie tylko graczom powinien on się spodobać. W każdym razie, co do samego routera, to wyróżnia się on dość drapieżnym wzornictwem, ale w mocno stonowanych kolorach. Zarówno na antenach, jak i w sporym logo znalazły się diody RGB. A tak swoją drogą, wygląd tego routera trochę mi się skojarzył z samochodami Lamborghini. Może wy dacie znać w komentarzu, z czym wam się kojarzy, bo bardzo mnie ciekawi. Jeżeli chodzi o porty wejścia, jakie znalazły się w tym routerze, to raczej nie będziecie mieli co narzekać. Port WAN, który może być także klasycznym portem LAN, jeżeli zajdzie taka potrzeba, ma przepustowość 2,5 gigabita na sekundę. Cztery pozostałe oferują przepustowość na poziomie 1 gigabita na sekundę. Wiadomo, z połączenia przewodowego raczej będą korzystać głównie gracze albo drukarki, które z jakichś powodów nie chcą działać bezprzewodowo. Na szczęście znalazł się tutaj także port USB i to w standardzie 3.0, dzięki czemu do tego routera będziecie mogli podłączyć jakiś zewnętrzny nośnik i mieć dostęp do niego z innych urządzeń w sieci. Oczywiście, jakby ktoś chciał mieć połączenie tylko po kablu, to router Wi-Fi raczej mu nie będzie potrzebny. Tutaj przede wszystkim liczy się bezprzewodowość, a ta w przypadku MSI AXE6600 jest wysokiej klasy. Wewnątrz, zaraz obok czterordzeniowego procesora, który znalazł się tam nie bez powodu, umieszczono także trzy osobne układy, gdzie każdy z nich odpowiada za inną częstotliwość. Ten router, jako jeden z nielicznych na rynku, ma wsparcie dla najnowszej technologii Wi-Fi 6E. Ten standard charakteryzuje się tym, że oferuje nie tylko wyższe prędkości czy niższe opóźnienia, ale działa na wcześniej już wspomnianych trzech częstotliwościach. Klasycznie macie tutaj 2,4 oraz 5 GHz dla starszych urządzeń, ale jest też, uwaga, 6 GHz dla tych najnowszych, które to obsłużą. Szczególnie docenią to właściciele nowszych komputerów i to nie tylko z linii gamingowych, ale też posiadacze flagowych smartfonów z ostatnich lat. Jeżeli macie odpowiednio szybkie łącze, to będziecie mogli cieszyć się szybkim internetem, no i to z minimalnymi opóźnieniami. Tutaj granie w chmurze faktycznie miałoby sens. Zresztą przykładowe prędkości widzicie teraz na ekranie. Za sterowanie ruchem i to w odpowiedni sposób, tak by sprostać wymaganiom nawet tych najbardziej wymagających, odpowiada wcześniej wspomniany procesor. Ten wraz z pozostałymi układami jest swoją drogą chłodzony potężnym, przynajmniej jak na routerowe standardy, radiatorem. Co ciekawe, można to nawet wyczuć, bo w porównaniu do innych urządzeń ten sprzęt jest po prostu zauważalnie cięższy. Chłodzenie zbudowano z kilku elementów i pokryte jest ono grafenem dla lepszego odprowadzania ciepła. Warto tutaj wspomnieć także o ciekawej funkcji, mianowicie AIQOS, czyli po prostu Quality of Service ze wsparciem sztucznej inteligencji. Odpowiada ona za całościowe sterowanie ruchem sieciowym i rozdzielanie dostępnych zasobów. Ten router może działać w kilku różnych trybach. Do wyboru macie takie predefiniowane ustawienia jak gaming, streaming,
Work from Home oraz ostatnie AI Auto, które w zależności od specyfiki ruchu sieciowego będzie przełączać się między tymi trybami w zależności od potrzeb, delikatnie je modyfikując. Trybami pracy oraz innymi ustawieniami możecie zarządzać aż na trzy różne sposoby. Dla tradycjonalistów jest oczywiście interfejs internetowy, do którego macie zawsze dostęp z poziomu przeglądarki. Jest również aplikacja na telefon, za pomocą której możecie w pełni od początku do końca skonfigurować router. No i na koniec jest też aplikacja na komputer. Chodzi tutaj o MSI Center, czyli oprogramowanie, które jest preinstalowane na laptopach od MSI. Oczywiście na innych komputerach możecie je także zainstalować i jest rekomendowane, jeżeli macie od nich jakieś peryferia pokroju myszki czy klawiatury. Niezależnie jednak z jakiej opcji skorzystacie, interfejs jest bardzo podobny. Wiele opcji się pokrywa i możecie je bez problemu zmieniać. Jest jednak jeden szczegół. Jeżeli wejdziecie do ustawień routera z poziomu aplikacji MSI Center, jak na sprzęt gamingowy przystało, tak i tutaj możecie sterować podświetleniem LED. Powiem Wam więcej, możecie je nawet synchronizować z innymi gadżetami od MSI. No i co istotne, to tylko aplikacja MSI Center na komputerze PC umożliwi Wam właśnie zmianę podświetlenia lub jego wyłączenie. Warto powiedzieć, że na obudowie znajdziecie cztery przyciski. Pierwszy odpowiedzialny jest za wyłączenie podświetlania LED, chodzi tutaj o ten górny panel, a nie o anteny. Drugi odpowiedzialny jest za funkcję Wi-Fi, no i trzeci to WPS. Co ciekawe, znalazł się także czwarty przycisk i jest to logo MSI. Możecie sobie zadać jeszcze pytanie, co jeżeli mój komputer czy laptop nie mają możliwości podłączenia się w standardzie Wi-Fi 6? No, MSI pomyślało także o Was. Co prawda nie jest to Wi-Fi 6e, ale różnice względem poprzedniej, piątej generacji i tak są zauważalne. Wraz z routerem MSI zaprezentowało także kartę Wi-Fi 6 na USB. Niby nic wielkiego, ale jednak udało im się to zamknąć w całkiem stylowej obudowie, oczywiście jak na standardy gamingowe. Do tego macie także specjalną, dedykowaną stację dokującą, dzięki której antena będzie mogła stać na przykład na biurku, co sprawi, że będzie miała lepszy zasięg zamiast być gdzieś ukryta pod biurkiem. No i przyszedł czas powiedzieć kilka słów o cenach. MSI RadiX AXE 6600, czyli dokładnie model, który trafił do naszej redakcji, został wyceniony na polskim rynku na 1699 zł. Jego mniejszy brat, czyli MSI RadiX AX 6600, który nie wspiera standardu Wi-Fi 6e, został pozbawiony gamingowego podświetlania RGB i kosztuje już 1499 zł. Natomiast adapter USB, który waszego na przykład peceta wyposaży w łączność Wi-Fi 6, będziecie mogli kupić za 269 zł. Wszystkie wspomniane urządzenia będziecie mogli nabyć w sklepie X.com, a linki do nich znajdziecie jak zawsze w opisie pod filmem. Podsumowując, jak za te pieniądze dostajecie router z obsługą standardu Wi-Fi 6e, który poradzi sobie z obsługą wielu urządzeń na różnych pasmach, no i do tego oferuje także zawrotne prędkości. Druga kwestia, routery wykonane w technologii Wi-Fi 6e to mimo wszystko wciąż ewenementy, przynajmniej na naszym rynku, a MSI uczyniło tę technologię znacznie bardziej przystępną cenowo. Jasne, kwota wciąż nie jest mała, ale jak spojrzeć na konkurencję, to jednak jakoś można to łatwiej usprawiedliwić. To by było na tyle. Pamiętajcie, żeby sprawdzić nasz najnowszy film, no i oczywiście zostawić komentarz pod tym, z czym kojarzy Wam się wygląd tego routera. No i także zostawcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Do zobaczenia, na razie.